Dzień dobry Legioniści, to kolejny odcinek tureckiego vloga, a przed nami pierwszy test. Dzisiaj zagramy z Ordobasami. Jeśli chcecie zobaczyć, jak nam minął dzień i jak nam poszło w sparingu, oglądajcie nasze vlogi. Maciek, przyznaj się, który to? Myślę, że wszyscy widzowie powinni wiedzieć, kto to był. Zawodnicy też pewnie wszyscy się domyślają, kto to był. I tyle, no ja nie powiem oficjalnie. Ja mogę też zagadać. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się, jak Jen zaprankuje nowych zawodników. A jak na jego żart zareagował nasz samuraj? Mori, jak to zobaczył ostatnio, to nie dowierza w to, co widzi, nie? Naprawdę, ale to tak jak Jen zamówił, to tak wygląda, nie? I tak raczej to jest pierwsze skojarzenie. I się nie dziwię, tym bardziej, że chłopaki zazwyczaj, no, ci nowi, no to jakby w większości jakby ci z zagranicy, no to... To wiadomo, że to nowe miejsce, trochę inny kraj. No przed chwilą. Nie chcieliśmy, żebyście mieli materiał. To kolega się wybiera z tego, co trzeba. Powiedziałem tak, czy nie? Powiedział? Nie powiedział. Dobra, nie powiedział, co sugerował. No. Ale to było tak, ta interpretacja była tak oczywista, że to było oczywiste, że tak pomyślał. A jeszcze jedną bym chciał taką w sezonie. Ale taką, nie że z ziemi, tylko tak, żeby mieć na ręce z ręki i taką, wiesz, albo żeby ręką rzucić, tak. Na tym obozie zajmuję się bronieniem. Poprawić trochę błędów muszę. Będzie lepiej. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Ale my name is Kasper. I am goalkeeper, if you don't see. Pozdrowić całe mego drzewo, Kuniu i twojego kumpla najserdeczniejszego. Przed sparingiem akcja, aktywacja, podzielona na 3 stacje. Idziemy na siłkę, kalistyk, kierow. Trzymaj! Nawet nie wiesz, jak się mówi. Co? Kalinistykę. Idziemy robić. Kalinistykę. Kaliningranitnikę? No nie czekam, bo teraz zrobi trzeci dzień. Myślałem. No ale. Tu daję. No widziałeś sam. Wiesz, gdzie byliśmy razem? Znaczy ja wodę. Butla z gazem. Nie. Byliśmy, fajnie. Co Jędrześ powiesz o tym pięknym wyjeździe? Może jest spoko na razie. Jestem tu chyba już 5. albo 6. raz. Ale tak było, nie wiem. Pozytyw, no. Pozytyw thinking, good energy. Legion, z Ruskami albo z 3 razy to było. Tak to dalej, to byliście też? No. No jak miałeś 3 obozy, to raz tu. Jedno strzelali w komentarzach odnośnie tych tablet twoich. Jedna z propozycji jest, że to Longil. Longil? Nie. To nie był Longil. No ciekawe, czy zgadną. No to pora się sprawdzić. Po raz pierwszy na tym obozie. Naszym rywalem będą Ordobasy Szymkent. Thank you. Początek meczu i od razu stwarzamy zagrożenie w polu karnym Ordobasów po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Hey,
25 minuty spotkania bardzo blisko gola był Eli. A chwilę później jeszcze bliżej bramki był Yasur Jakshibojew, nasz były zawodnik. Na szczęście na posterunku był Juri. Druga sytuacja Eliego i tym razem piłka ląduje w siatce. Pod koniec pierwszej połowy prowadzimy 1-0. A kiedy wydawało się, że Rioja podwyższy na 2-0, sędzia przerywa grę. Po 45 minutach prowadzimy 1-0. Also defense parade of two. Yeah, yeah. It's really important on defense and we are improving. And yeah, we are happy that now we are winning 1-0. And now let's keep like this in the second half. So close! No, takie kopta! No, no. What was this celebration to Kapi? No, it was not for Kapi, it was for Rossi. Because what? I said before to him that I will score, and if not, I will pay to him 10 slots. And now but he now will pay? He must to pay to me. Congrats, mate. W drugiej połowie brakowało klarownej sytuacji po obu stronach, co nie oznacza, że na boisku nie było gorąco. W końcu ofensywna akcja Legii, Mark Guła przed polem karnym uderza obok bramki. Rozkręcamy się w drugiej połowie, bo teraz Kapi podaje Maćka, a ten w sytuacji sam na sam uderza w bramkarza. W drugiej połowie nie zobaczyliśmy już więcej goli. Sparing wygrywamy 1-0. Chyba myślisz piwko? Nie, nie można pić alkoholu. Alkohol jest niezdrowy. Dzieci nas oglądają, nie róbmy tego. Ale mi, bo mnie ściągnął tak za no, no to co? Po co świrujesz? Po co świrujesz? Dzisiaj znowu wyskakuję. Bo nie wstaniesz. Bo nie wstaniesz. A ja rąki używam. No ale to po co to? I tak samo nie dałem. Nie wiem, jest tutaj ten pan. Nie. Biję młodszych? Po 30 lat biję młodszych? Ja się bronię. To była obrona. A obrona własna jest skazana. A to jest drugi kadatek. Co? W co zostałem skręcony? Sprzedali cię. Ale z czym? Nie biję młodszych. Ja nie wiem, o co chodzi. Na pewno nie jego. O i było słychać? Było słychać? Dobrze, że pasek jeszcze Calvin Klein kupiłem. Paskiem. Ej, specjalnie na obóz kupiłem nowe. Ale odkupimy ci te maźnie. Let's speak to this. But I think you understand quite well. Yeah, I understand some words and with the context. I go into the conversation. Yeah. But I don't understand everything. And difficult with saying, yeah? Yeah, but it depends. Who open more mouth is more easy for me. Okay. Yeah, who speak like this, it's easy. If someone speaks like this, no chance. Hola. Zrób papa wujowi. Tak. Pas. No. Powiedz halo. Cześć, Wiktor. Zrób papa. Papa. Gdzie są pytania od was? Będą jutro i zadane ich naprawdę dużo, tak jak dużo zostawiacie ich w komentarzach, za co dzięki i na tym nie poprzestawajcie. Już teraz wbijacie w sekcję komentarzy, zostawcie 1, 2, 3, a może 4 pytania, ile tylko zechcecie, a my postaramy się w najbliższych dniach zadać je naszym piłkarzom. Poza tym zostawcie subskrypcję i łapkę w górę dla chłopaków za to, że wygrali z Ordobasami, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia!